Jest prezes Paweł Jóźwiak, jesteśmy na gali Fan 42 i jesteśmy po face to face z Marcinem Najmanem, no i już chyba troszkę emocje opadły. No już teraz opadło, ale było gorąco, mówię, to byłem zagrzany na niego, na te teksty w tym teledysku. Już dziś walka jest za niespełna 6 dni, emocje coraz większe, no face to face, wiadomo, zawsze są gorące, no nie spodziewałem się, że on mnie odepnie, że już mnie odepnął, to też mi puściło emocje, no wiadomo, na tyle się jestem w stanie kontrolować, że go nie uderzyłem, bo jesteśmy obaj w końcu dżentelmanami, pewnych granic nie można przekraczać, no ale ruszyłem w niego, także już pierwsze starcie mamy za sobą, a już to rozstrzygniemy, mówię. Fizycznie jak to wyglądało? Gdzieś kiedyś mieliście okazję się poobalać? Nie, jeszcze nie. To ja się czuję mocno i normalnie mówię, wjeżdżam, rozjeżdżam, będzie dobrze, tego klocka uwalę, będzie szybko się męczył, nie? Dzisiaj widziałem? Czułem, że jest ciężki, ale ja jestem od niego lżejszy, ale jestem silny, potrafię się przepchnąć i będzie dobrze. Dzisiaj widziałem włodarzy Wotore i wydają się być zadowoleni z tego pojedynku, bo chyba liczą też na jakiś sukces pay-per-view. No, dobrą robotę robimy tutaj z Marcinem, także jest zainteresowanie wokół tego pojedynku. Wiadomo, no teraz takie czasy sprzedają się freak fighty, a nie sport, także budujemy tutaj napięcie, ale co, no walka będzie krwawa, będzie mocna, ja dam z siebie wszystko, idę tam jak na wojnę. Gala Fan 42 jest w trakcie i jakie wrażenia z gali w ogóle? No mega walki, sztos, na razie wszystko zajebiście się układa. Karakan bardzo mi zaimponował, super walka. Szybki początek, teraz z walki na walkę rozkręcamy się, także jest bardzo, bardzo dobrze. W stosunku do konkurencji dzisiaj prezesowi wydaje się, że to wyższy poziom niż to, co widzieliśmy wczoraj na KSW? Nie oglądałem wczoraj gali KSW, zawsze oglądam, że ja akurat w ferworze obowiązków nie miałem czasu, także niech to ocenią najlepiej sami kibice. W takim razie tak, czekamy na ostatnie walki. Mam nadzieję, że będą emocjonujące i co? Do zobaczenia już niedługo z Marcinem Najmanem w walce. Piątek. Oglądajcie, wykupujcie pay-per-view wotore.tv i mnie wspierajcie. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Muszę z nim wygrać, po prostu muszę. Dziękuję bardzo, Paweł. Pozdrawiam.